A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 9 werset. Dwóch bogaczy spotyka Pana Jezusa Chrystusa. Na kartach Ewangelii według Łukasza czytamy w krótkim odstępie o dwóch bogatych ludziach. Pierwszy z nich jest szanowanym przywódcą Żydów. Pyta Jezusa, co musi zrobić, aby otrzymać życie wieczne. Tak poucza nas m.in. Słowo Boże w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 18 werset. Choć jest głęboko przekonany, że zachowuje przykazania Boże, i to od młodości, zauważa, że ciągle czegoś mu brakuje. Pan Jezus odpowiada mu: jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Tak jest zapisane w Ewangelii Łukasza, 18 rozdział, 22 werset. Pytający nie spodziewał się takiej odpowiedzi i jej treść mu się nie spodobała, gdyż był bardzo bogaty, dlatego odszedł zasmucony. Drugim bogatym człowiekiem jest przełożony celników Zacheusz. Nie ma on dobrej reputacji wśród swoich rodaków. Wręcz przeciwnie, ma opinię zszarganą, ma opinię grzesznika, bo wielu celników zysk wkłada do własnej kieszeni. Zacheusz również ma potrzebę zobaczenia Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus wie o tym. Podchodzi do Zacheusza i pozwala się przez niego zaprosić do środka. Celnik radośnie obiecuje swojemu gościowi: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Tak poucza nas Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 8 werset. Tutaj staje się jasne, społeczność Zacheusza z Jezusem Chrystusem znaczy dla niego o wiele więcej niż jego wielkie pieniądze. Pan Jezus widzi jego szczere serce i zapewnia go: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Tak poucza nas wersety 9 i 10 z tego 19 rozdziału. Jeśli porównamy tych dwóch mężczyzn, to zobaczymy, że młody człowiek jest bardzo przeświadczony o własnej wartości i nie ma co się dziwić, że jest rozczarowany Jezusem i jego zaproszeniem. Z kolei celnik już dawno stracił swoją reputację. Jest więc gotów przyjąć zbawienie w Jezusie, zmienić swoje życie i przy okazji wyrzec się ziemskiego bogactwa. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Ewangelia według Łukasza, rozdział 19, werset 9.